Zupełnie inną kategorią win słodkich są wina wzmacniane. Powstają one przez dodanie odpowiedniej ilości mocnego alkoholu. Najczęściej jest to bezbarwne winogronowe brandy. W ten sposób zatrzymuje się naturalny cukier, podnosząc poziom alkoholu do kilkunastu lub nawet ponad 20%. Ta kategoria win słodkich jest dosyć popularna i bardzo rozległa. Myślę, że każdy słyszał o Porto, Madeira. Słyszeliście pewnie o Malaga, ale również o słodkich Sherry. I dzisiaj sobie o takich winach również porozmawiamy. Zaczynamy od Porto. Jest to portugalskie wino, które jest wytwarzane właśnie w miejscowości Porto, a grona pochodzą z winnic z dorzeczy rzeki Douro. Niegdyś wina portugalskie były bardzo popularne w Anglii i kupcy angielscy sprowadzali te wina do siebie. Natomiast zauważyli, że te wytrawne wina nie są bardzo dobre, psują się podczas podróży morskiej. Dlatego podczas eksperymentu, kiedy dodano mocnego alkoholu do beczki z wytrawnym winem, okazało się, że wina wspaniale znoszą podróż, a poza tym są bardzo ciekawe w smaku. Od tamtego czasu zaczęto udoskonalać tą metodę, aż powstało Porto, jakie dzisiaj znamy. A jak dokładniej powstaje Porto? Początki są dokładnie takie same, jak przy każdym winie. Winogrona zbieramy, winifikujemy, fermentujemy i podczas trwania fermentacji, gdy wino ma około 7% alkoholu, ale fermentacja jeszcze pracuje i jeszcze jest cukier resztkowy w tym fermentującym winie, wtedy dodaje się bezbarwnego brandy, który nazywa się aguardiente, to jest brandy 70% i ten mocny alkohol powoduje zatrzymanie fermentacji, zatrzymanie cukru resztkowego, które było w tym winie i podniesienie alkoholu do około 20%. W ten sposób uzyskujemy wzmacniane, słodkie wino. Samo Porto dzieli się na kilka różnych styli. Można z niego zrobić wino białe, różowe lub czerwone, w zależności od decyzji producenta i gron, których użył na wytwarzanie wina, ale największe różnice są w stylu, jaki nadaje producent, jeśli chodzi o długość beczkowania. Najprostszym Porto jest owocowe Porto Ruby. Ono bardzo krótko leżakuje w beczce, ma sporo owocowych aromatów, jest naturalnie słodkie i rubinowe w kolorze, stąd nazwa Ruby Porto. Natomiast gdy producent zdecyduje się na dłuższe leżakowanie wina w beczkach, wtedy styl zmienia się. Kolor nie jest już rubinowy, on idzie w kierunku brunatnego, co w języku angielskim mówimy na to tony. Dlatego styl tony to są porto, które spędziło dłuższy czas w beczce. Możemy spotkać zwykłe tony, gdzie wina leżakują 3 lata w beczce, ale możemy spotkać też tony 10-letnie, 20-letnie, 30-letnie, a nawet 40-letnie. I im dłużej wino leżakuje w beczce, tym bardziej płowieje i jaśnieje. I to jest różnica między czerwonymi i białymi winami. Wina białe im starsze, tym ciemniejsze, a wina czerwone im starsze, tym bardziej płowe. Zobaczmy zatem, jak zachowuje się 10-letnie tony, czyli wino, które 10 lat leżakowało w beczkach dębowych, dojrzewając, utleniając się i wytracając odrobinę koloru. Więc zobaczmy. Ten kolor jest taki przejściowy. Widać refleksy koloru rubinowego, ale już coraz więcej jest tego koloru tony, czyli brunatnego. Intensywność jest jeszcze całkiem spora, ale ona wytracałaby się z wiekiem. Pojawiają się takie gęste stróżki, łezki, nogi, różnie się na to mówi. To jest oznaka tego, że wino ma trochę więcej alkoholu. Większość Porto ma między 19 a 21% alkoholu. Jak pachnie Porto? Porto jest intensywne w aromacie. Nic dziwnego, jest tutaj dodatek mocnego alkoholu podczas winifikacji. Wino ma
około 20% alkoholu, więc ta intensywność aromatu, pikantność jest dosyć spora. W 10-letnim Porto Tony mamy jeszcze odrobinę owoców, natomiast są to owoce suszone, ponieważ jest to wino dojrzałe, 10 lat spędziło w beczce, więc ten owoc jest suszony. Suszona śliwka, wędzona śliwka, smażona czereśnia, nalewka wiśniowa, ale coraz więcej pojawia się orzechów, migdałów, akcentów figi, daktyla, rodzynki. Jest też czekolada, kakao, cynamon. Aromatyczność jest niezwykle rozbudowana. Usta są podobne do nosa. Też intensywne, też pikantne ze względu na podwyższony alkohol. I kontakt 10-letni z beczką spowodował bardzo dużą dozę kakao, cynamonu, czekolady, śliwki w czekoladzie, nalewki wiśniowej. Fantastycznie rozgrzewające. Tutaj możemy podać keks, ciasto z dużą ilością orzechów, migdałów, rodzynek, również snickersy, marcepany. Chciałem Państwa zachęcić do spróbowania czegoś innego niż deser do win Porto. To mogły być przemyślane tapasy, na przykład śliwki w boczku. Wspaniale Porto pasuje również do kawałków tostów z gorgoncolą i figą czy daktylem. Jak wspominałem, kategoria win wzmacnianych jest dosyć szeroka. W wielu miejscach wytwarza się takie wina. Porto jest najbardziej znane, natomiast chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na wina z południa Hiszpanii, dokładnie z Andaluzji, dokładniej z miejscowości Jerez. Wina wytwarzane tam są od wielu stuleci i są jednym z bardziej znanych, wzmacnianych win, natomiast są to inaczej wzmacniane wina niż Porto. I co ważniejsze, wszystkie sherry to są białe wina, nawet jeśli wyglądają na czerwone, albo nawet czarne. Samo sherry może być od wytrawnych po bardzo słodkie. Te najsłodsze mogą posiadać nawet 600 gramów cukru w litrze, więc więcej niż połowa gramatury wina to jest cukier. One są niezwykle słodkie, niezwykle gęste, o konsystencji sosu sojowego. I to też jest wino. Natomiast pełen przekrój win jest wytwarzanych w tej apelacji od bardzo wytrawnych. Nie wszystkie wina są słodkie, ale dzisiaj skupimy się na winie słodkim. Sherry można wytwarzać z trzech odmian. Jest to Palomino, które służy głównie do wytrawnych odmian sherry, ale mamy również Pedro Ximenez i Moscatel. Szczególnie warto zwrócić uwagę na odmianę Pedro Ximenez, który tradycyjnie wytwarzany jest poprzez podsuszanie gron na słomianych matach, aż będą z niego prawie rodzynki. Takie wino, gdy się winifikuje, może z niego powstać ultrasłodkie wino, właśnie nawet posiadające 600 gramów cukru. Żeby uzyskać styl wina, który jest łatwiejszy do zaakceptowania, czasem miesza się Pedro Ximeneza z odmianą Palomino, czyli miesza się dwa style ze sobą, żeby uzyskać trzeci styl. I takim stylem jest cream. Tutaj mamy przygotowane cream East India, który jest zestawieniem 20% słodkiego wina na bazie Pedro Ximenez, podsuszonego na matach i dojrzewanego 12 lat w beczkach, i dolewa się to do 80% wytrawnego, wzmacnianego wina Oloroso, które wytwarzane jest z odmiany Palomino. W efekcie mamy kolor, który wiele osób nazwałoby ciemnym winem, czerwonym albo nawet czarnym. Mało kto powie, że jest to wino białe. Kolor tego wina z jednej strony wynika z podsuszania gron, a z drugiej strony z bardzo długiego leżakowania w beczce. Jest to wino utlenione, które bardzo szybko ściemniało i otrzymało wiele ciekawych akcentów aromatycznych. Powąchajmy.
Wino pachnie, jakbyśmy wąchali deser. Tu są rodzynki, tu jest czekolada, tu jest wędzona śliwka w czekoladzie, tu jest karmel, palony cukier, niesamowicie słodkie w aromacie, jest cynamon, jest pewna słodka pikantność, lukrecja, haribol czarne, lukrecjowe. Fantastyczny aromat. Lekko taki palony, przypalany. Wino również ma 20% alkoholu, chociaż przy sherry wzmacniania jest nie od 7%, jak w przypadku Porto, tylko wzmacnia się wino, które ma 11 i 12%. Dlatego te wina potrafią być mniej słodkie od Porto, chyba że są z podsuszanych gron, wtedy są słodsze. I tutaj mamy taki przykład mieszanki, gdzie 80% było wina wytrawnego i czuć tą kwasowość od tego wina, a 20% jest z Pedro Ximenesa podsuszonego, zrodzynkowanego. Więc mamy tutaj bardzo ciekawe połączenie słodkiego smaku z kwasowym oraz duży wpływ beczki. Więc jest kwasowość, jest kremowość, jest słodycz, jest pikantność, jest korzenność, złożone, bardzo intrygujące wino. Sherry, tak samo jak i Porto, przy Porto nie powiedziałem, powinniśmy serwować w takich tulipanowych kieliszkach. Nie musi być tak zimne jak kabinet, którego próbowaliśmy. Może być trochę cieplejszy. Ja proponuję zaserwować takie wino w temperaturze 10 stopni Celsjusza. Dlaczego podać tak słodkie wino? Od razu na myśl przychodzą czekoladowe desery. Ciasto czekoladowe, dużo rodzynek, wędzonych śliwek, śliwka zamknięta w czekoladzie. To są niesamowite doznania z połączenia tych smaków. Wina słodkie mogą być niezwykle różnorodne. Od lekkich i mało słodkich i dość kwasowych win, przez takie, które były wytwarzane z bardzo późnych zbiorów, ze szlachetną pleśnią, przez wzmacniane białe i czerwone, właściwie mamy niezwykłe bogactwo tych win. Nie negujmy ich, nie uważajmy ich za gorsze. Próbujmy, szczególnie do deseru, ale eksperymentujmy też z innymi potrawami, wytrawniejszymi, ale ze słodkimi akcentami. Myślę, że doznania odwdzięczą Państwu ryzyko związane z eksperymentami.